Konkursy, degustacje, pokazy fryzjerskie, kosmetyczne i sukien ślubnych. To tylko część atrakcji, jakie przygotował w tym roku sanocki hotel Sanwit podczas drugiej już gali ślubnej. W trakcie targów przyszli nowożeńcy mogli poznać ofertę największych firm zajmujących się branżą weselną w naszym regionie. Na gości czekało mnóstwo atrakcji. Wszystko to przy występach zespołów weselnych. Wystawcy doradzali, pomagali i chętnie prezentowali swoje umiejętności na żywo. Expo na szybu, to fajny miszą, kiedy zawsze jest dobry. Żadna panna młoda nie może zapomnieć o sukni ślubnej, a tych na gali nie zabrakło. Jednak salon sukien to również i dodatki. Oprócz sukni ślubnej można pannę młodą ubrać od A do Z, czyli po prostu mamy buty ślubne z bardzo fajnej firmy, z firmy Laboda, są całe skórzane. Później te buciki mogą panie sobie odesłać i zafarbować na jaki kolor sobie będą życzyły. Także mogą być wielokrotnego użytku, a nie tylko na raz. Mamy też biżuterię, bardzo ładną, srebrną, z prawdziwymi kamieniami Swarowskiego. Także w zależności od tego, jaki model sukienki, dobieramy do każdej panny młodej biżuterię, buty i upięcia do włosów. Równie ważna jest fryzura, która musi idealnie podkreślać całość. Być modna, a przede wszystkim pasować do panny młodej. W tym sezonie nie zapominajmy też jednak o tym, że panny młode mają się czuć dobrze, swobodnie, luźno. Szalone dziewczyny często chcą zwariowane fryzury i ja udostępniam coś takiego, pobieram pomysły, szukamy, nawet chodzimy po różnych kwiaciarniach, szukamy pomysłu właśnie na zwariowane fryzury, czyli dobieramy jakieś krzewy, gałązki, wrzucamy srebrne, złote rzeczy. Akcentujemy to różnymi dodatkami i tworzymy fryzury. Te fryzury są często z nutą takiego szaleństwa i to szaleństwo łączy się nam z klasyką, czyli przód z lekką falą, a tu bardzo wariacki, bardzo zwariowany, szalony wręcz. W natłoku przygotowań nie możemy zapomnieć o obrączkach ślubnych, ale i w tym przypadku każda para może liczyć na pomoc specjalisty. Posiadamy w naszym salonie kolekcję ślubną, biżuterii ślubnej. Największy wybór z tej biżuterii ślubnej to głównie są obrączki ślubne. Jest ponad 1000 wzorów różnego rodzaju, także tutaj jest bardzo dużo możliwości. Jeśli chodzi o możliwości klientów, klienci mogą stworzyć swoje własne oryginalne wzory, czyli mogą sobie zmieniać kolory złota, grubości, szerokości, mogą oprawiać kamienie, także jest bardzo wiele możliwości. Posiadamy również w naszej ofercie pierścionki z brylantami. Białym lub żółtym złocie, lub dwukolorowe. Najoryginalniejsze pomysły to klienci sami przynoszą z sobą. Oni sami próbują coś stworzyć, coś nowego. My staramy się im to pomagać w tym wszystkim, żeby z jedna strona i druga była oczywiście dobrze, znaczy najbardziej zależna na decyzji klienta, żeby oni zdecydowali na końcu, czy to rzeczywiście jest ten produkt, na którym im zależy. My staramy się ze swojej strony pomagać technologicznie, że tak powiem. No a klienci sami decydują, czy coś takiego jest, będzie się podobało, czy nie. Ważnym elementem są też dekoracje, do których warto zatrudnić fachowca. Spełni on wszystkie nasze oczekiwania. Oferujemy dekoracje z sal kościołów, pojazdów, niezależnie od tego, czy jest to samochód, bryczka, czy motocykl. Wykonujemy dekoracje imprez firmowych, całkiem prywatnych, pierwszych komunii świętych. Zdarzyło nam się wykonywać dekoracje pogrzebu również, czyli generalnie szeroki zakres, który jest związany z dekoracją. Głównie oczywiście ślubną, ale te wszystkie, które wymieniłam, jak najbardziej też. Nowym trendem jest fontanna czekoladowa, która często staje się głównym punktem imprezy. Najczęściej klienci wynajmują fontannę czekoladową właśnie na wesela. Podest LED-owy podświetlany pilotem to jest jedna rzecz. Druga rzecz, owoce dla osób. Wiadomo, że mniej owoców pójdzie dla klientów, którzy mają wesele na 80 osób, a które mają na 200 osób, czy na komunię, która zakładając ma osób 20. Ślub i wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Warto więc zdać się na pomoc specjalistów, którzy postarają się rozwiązać wszystkie nasze problemy.